tak się jakoś stało, że moje życie zostało podzielone na dwa czasy. Pierwszy z nich to okres wczesnego dzieciństwa, który nazywa się w moim kalendarzu czasem Gryfina. Urodziłem się tam i spędziłem kilka lat w rzeczywistości zupełnie innej niż ta, z jaką zetknąłem się, kiedy nastąpił czas Podlasia. Czas Gryfina miał swoją specyfikę. Obfitował w zdarzenia i sytuacje, które zostały przeflancowane do późniejszego czasu Podlasia jako wspomnienia. Było w Gryfinie kino Gryf z balkonem jak w jakiejś operze. I tu od najmłodszych lat nasiąkałem miłością do filmu. Kiedyś moja mama poprosiła bileterkę, by mogła mnie, ośmiolatka, wprowadzić na zbyt dla mnie dorosły, bo dozwolony od lat 12 film. Mama, pielęgnując moje zamiłowania do koni indiańskich historii, nie chciałabym czekał 4 lata, by zobaczyć ów film pod tytułem Diligence. To ten film stał się pretekstem do stworzenia niniejszej wystawy. Odkąd mama przemyciła mnie na kinową salę, a później szeptem tłumaczyła, o co chodzi w fabule, bo nie potrafiłem jeszcze biegle czytać napisu, wracam do niego jako jednego z wielkich klasyków kina. Jest więc u film rodzajem klamry spinającej czasy. Oto któregoś razu znajduję w internecie 3 fotografie przedstawiające wyburzanie kina Gryf. A na ostatniej z 3 fotografii budynek jest już zburzony, ale ściana z ekranem przysłoniętym czarną kotarą wciąż stoi. Widzę ekran, z którego dawno temu pędziły ku mnie konie Indian ścigających diligence. Ta ściana mojego kina z moim ekranem nie chce upaść. Poczułem, że muszę się jakoś do tego odnieść. W mojej pracy czas się odwrócił. Z ekranu zburzonego po latach kina konie galopują w stronę tamtego rąka. A tak naprawdę to nie konie, to czas galopuje.